Często zdarza się, że musimy stanąć w sytuacji bardzo stresującej, ratować ludzkie życie. Czy damy radę pomóc i zachowamy zimną krew? Większość osób uważa, że będzie umiała udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Jednak w tym wypadku wyglądało to zupełnie inaczej. Zobaczmy, co dzieje się z poszkodowaną i jak zachowa się osoba, która spowodowała upadek. Jest piękny, słoneczny dzień. Ona w swoim maluchu jedzie na spotkanie z przyjaciółką. Beztroska jazda w pewnym momencie wymyka się spod kontroli. Z naprzeciwka jedzie Ania, która rozmawia przez telefon. Jest również po jednym piwie. Zajęta pogawędką nie zauważa, że wskaźnik prędkościomierza podnosi się niebezpiecznie do góry. Nieświadoma zagrożenia sunie prosto na samochód Oli. Dziewczyny spotykają się w czołowym zderzeniu. Uciekła? Później się tym zajmiemy. Teraz musimy zająć się poszkodowaną. Halo, czy pani nie słyszy? Proszę otworzyć oczy. Niestety, nie odpowiada. Wyciągamy z samochodu. Lekarze wykorzystują kryterawkę w celu wyciągnięcia Oli. Oddycha. Dobrze, zabieramy ją do nas. Okryjmy ją, żeby nie zmarł. Pomóż poszkodowanym. Udziel mu pierwszej pomocy i zadzwoń na pogotowie.
Twoja szybka reakcja może uratować komuś życie.